Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat aktualizacji firmware'u do Mavica Mini. Jest to aktualizacja o numerze V01000500 i wnosi głównie 24 klatki na sekundę. To jest klatka dla Stanów Zjednoczonych, zarówno przy 2.7K, jak i przy Full HD. Jeżeli ktoś faktycznie mieszka w Stanach z naszych rodaków, może tutaj śmiało z tego korzystać. My zwykle korzystamy z 25 albo z 50 klatek w Europie. Natomiast ważniejszą cechą dla mnie i na pewno dla wielu operatorów jest możliwość manualnej kontroli ekspozycji. Wcześniej już otrzymaliśmy też balans bieli i ja o tym robiłem filmy. Dzięki temu, że jesteśmy w stanie regulować ekspozycję, jak widzicie tutaj pojawiły nam się 24 klatki na sekundę, jesteśmy w stanie przejść w trybie filmowym do trybu manualnego i następnie regulować shutter speed i ISO. ISO zostawiamy na wartości jak najniższej, czyli 100 i staramy się uzyskać regułę 180 stopni, czyli 1/50 sekundy to jest czas naświetlania dla klatka rzut 25. Jak widzicie, nie zawsze to jest do osiągnięcia, dlatego że przy tej sytuacji mamy praktycznie prześwietlony obraz o 2 stopnie, dlatego trzeba zastosować filterki szare. I w tym momencie zastosowanie filtrów faktycznie ma swoje uzasadnienie. Jesteśmy w stanie dzięki filtrom uzyskać nieprześwietlony obraz, czyli poprawnie doświetlony i ta reguła 180 stopni jest spełniona. To jest reguła stosowana przez filmowców. Tutaj widzimy, jak wyglądają poszczególne klatkarze i jak wygląda czas ekspozycji faktycznie, który jest rekomendowany i dalej już będziemy jechali z samymi przykładami. Bardzo mocno się zmieniała ekspozycja, praktycznie od minus 1,3 do plus 0,7. Regulowałem albo shutterem, albo regulowałem lekko czułością, ale de facto wcale nie było tak łatwo ustawić. Słuchajcie, ten efekt rozmycia, on jest widoczny dopiero w takim momencie, kiedy zastosujemy stop klatkę. Faktycznie nie jest to widoczne od razu, ale dla wprawnego oka, od razu wprawne oko filmowe dostrzeże tę różnicę i faktycznie ta różnica jest bardzo subtelna, ale można to spokojnie wyczuć. Teraz spróbujemy zrobić podobne ujęcia, tylko zablokujemy ekspozycję i bez filterka. Właściwie powinienem wyłączyć go do zdjęcia filtru, a jak wyłączę, to wiem, że później będę kalibrował 10 razy gimbal i dopiero coś się zacznie. Plus 2,7. W tym przykładzie nie stosowaliśmy metody 180 stopni i nie mamy rozmycia. Jeżeli zastosujemy stop klatkę, zatrzymamy na chwilę obraz, zobaczycie, że każda trawa jest ostra, czyli nie ma tutaj tego typowego efektu rozmycia, które imituje ludzkie oko i postrzeganie właśnie przez ludzkie oko. To jest ta różnica. Czyli przy dużych klatkarzach właśnie nie mamy tego rozmycia i to jest jeden z przykładów, kiedy możemy to ewidentnie pokazać.
Ostatnim akcentem było wykonanie zdjęcia z filtrem ND64. Ekspozycja, czas ekspozycji około 2 sekund, może troszeczkę poniżej, 1,5, 1,6, ale w każdym razie muszę Wam powiedzieć, że wyszło dość fajnie. Niestety nie mamy tutaj regulacji przysłony, żeby trochę jednak ten otwór zamknąć, żeby uzyskać wartość około 4 czy 5. Wtedy moglibyśmy ten czas wydłużyć, ale 2 sekundy już pozwalają też na uzyskanie właśnie rozmycia wody tego obiektu w ruchu. Tym razem jest to właśnie woda na przykładzie. Maviciem 2 wykonywałem tego typu ujęcia, nawet 8-sekundowe, dzięki temu, że mieliśmy regulację przysłony. Ostatnim akcentem było sprawdzenie, jak sobie radzi Mavic Mini nad wodą, kiedy zasłonimy mu czujniki, zakleiłem taśmą elektryczną. No to była taka próba, gdzie trochę obawiałem się tego i latałem blisko brzegu, mam DJI Care. Nie za bardzo polecam, słuchajcie, tego robienie tego samego w domu, a za chwilę powiem, jak wyglądały efekty. A on jest wtedy na GPS-ie, czyli nie jest tak bardzo stabilny, jeżeli chodzi o zawis nad podłożem takim jak właśnie trawa. Natomiast nad powierzchnią wody nie mamy tego odbicia i fale faktycznie nie odbijają się. Pod tym względem jest lepiej. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o loty nad wodą, on zarówno jak to przy pozycjonowaniu przez GPS ma delikatne takie oczywiście dryfowanie, może nie za dużo, ale trzeba by go mieć na oku. Ja bym nie latał 20-30 cm, ale tak minimum metr, żeby zdążyć zareagować i mieć możliwość podniesienia tego drążka w górę, jak tylko widzimy, że dron ma tendencję do tego, żeby obniżyć lot. Tak czy inaczej, słuchajcie, reasumując, jeżeli ktoś ma Kera i lata w miarę blisko, tak żeby go nie utopić, spokojnie można latać naprawdę tuż nad powierzchnią wody i wygląda to całkiem ok. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Podsumowując, mogę powiedzieć, że ta aktualizacja naprawdę na plus i fajnie, że można regulować ekspozycję. Oczywiście trzeba mieć trochę wyczucia, bo tutaj nie mamy też dodatkowo regulacji przysłony, czyli zostaje nam właściwie tylko shutter i tu warto pokusić się też o nabycie filterków, przynajmniej jednego, dwóch, może 8, 16, żeby mieć może 4, 8 dla Mavica Mini. Przynajmniej zbliżymy się do tych wartości, do tej reguły 180 stopni. Jeżeli chodzi o zakrywanie czujników nad wodą, ja bym jednak odpuścił. Tak patrząc na to teraz, jak trochę ochłonąłem, mogę powiedzieć, że chyba bym jednak odpuścił i zostawił te sensory. Najwyżej nam trochę podniesie Mavica Mini, a nie mamy takiej sytuacji, że sam GPS, sam sygnał, który może być niestabilny, doprowadzi do sytuacji, że nam się Mini obniży o metr, półtora metra i wtedy utopimy go. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się na kolejnym live'ie już niedługo. To było takie studium w przypadku robocze. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na żywo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.